Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Sklep z koziegłówek kolegi Zbyszka Oleksiaka, to my znamy, tutaj wielokrotnie bywaliśmy, prezentowaliśmy. I teraz też podczas wiosennego kiermaszu gołębi kolega Zbyszek też będzie miał stanowisko tam w katedrze, w galerii Szyb Wilson w Katowicach. I na tym stoisku na pewno będzie tutaj większość artykułów, które widzimy na półkach, ale też będzie takich ciekawostek, które niestety tam nie będą sprzedawane z uwagi na wielkość, ale będzie można sobie dużo o tym porozmawiać, będzie można zamówić takie rzeczy. I tutaj u Zbyszka później wysyłkowo to, że tak powiem, otrzymać. Polecamy tutaj szczególnej uwadze to ostatnio, co było, bo to jest ten, pokażmy Zbyszek, tam ten biały woreczek, to co tam masz tor. Tym torfem właśnie, tak? Tutaj Zbyszek ma przygotowane takie, o, pokażemy jeszcze raz to. To się cieszy dużym zainteresowaniem hodowcy, kiedy ponad miesiąc temu nagrywaliśmy. No prawie film. Ile sprzedaży, tyle jest podziękowań, bo jak nie SMS-owo, to nawet dzwonią koledzy, bo muszą. Bo bardzo szybko zaczyna to działać po prostu. No nawet mi zwrócili uwagę, że powiedziałem na filmie, że 3 dni, a koledzy mówią, że 2 dni, mówi, już są zadowoleni, po prostu, bo jest efekt widoczny po prostu ten, nie? Tak, jak były mrozy, to nawet koledzy zauważyli, że kał, jak były mrozy, to spadał jak jakby naboje po prostu amunicyjne po prostu z dachu, nie? Tak po prostu był związany ten kał, nie? To cieszy się bardzo popularnością ta karma. Byłem szczerze w tym roku, no to znakomicie ta karma Oleksiak schodzi, bo tu nawet był pan Zymliński, tak samo Krzysztof mówi, nie zwraca na tą uwagę na karmę, ale mówi, no też nie liczył, że ona, jak się weźmie do garści, no to czuć ciężar, bo jest z dobrej jakości po prostu, nie, bo przypilnowane są składniki. Zarazem po prostu cieszą się takie pakiety, bo z tym, co najczęściej hodowcy pakuje im tak, że dzisiaj ktoś się zamawia do godziny tam 12, jutro już ma w domu, jest to 7 worków, taki pakiecik. I teraz już od wczoraj, bo tego mi brakowało, jest też drobne nasionka 2 kg. Pokażmy to, Zbyszek, może wyciągnijmy, o, tak, może to jest drobne nasionka na samym dole. O. Tak, widzimy, drobne nasionka 2 kg, słonecznika 4 kg i konopi jest tutaj 5 kg, nie? To jest taki pakiet nasionek do tych 7 worków, które sobie można... Do 7 lub do 10 lub na przykład, 10. Nie? Jak sobie ktoś życzy jeszcze inaczej, no to może sobie zażyczyć ten, no nie? Ale wtedy dajemy tak, do 7 worków dajemy 2 lekkostrawnej, 2 lotowej, energetyczną, super dietę i odbudowującą, a przy 10 to wchodzi wtedy 3 lotowe, 3 lekkostrawne, 2 energetyczne, super dieta i odbudowująca, nie? Tak. No i do tego też, jak ktoś sobie życzy, może być to, ale lub nie musi być koniecznie. Także 14 kwietnia w galerii Szyb Wilson będzie można sobie takie zamówienia też poczynić. Tam na miejscu w pakietach tego te karmy nie będą sprzedawane, bo też nie jesteśmy w stanie tak fizycznie, jako że Zbyszek nie jest producentem tego, fizycznie nie jest w stanie też tego, że tak powiem, tam dowieźć, zabezpieczyć. To mogę tylko wziąć, pokazać po woreczku. Tak, na pokaz. Żeby koledzy sobie zobaczyli, koledzy, dotknęli to. Dokładnie, wtedy z takimi różnymi tutaj dodatkami, o których wspomniał Zbyszek, będziemy mogli tutaj to sobie tutaj nabyć. Będziesz miał też na pewno inne produkty tutaj na swoim stanowisku, bo będą też jeszcze oprócz gołębi, bo gołębie też będą właśnie najważniejsza rzecz. Kiermasz no, gołębi, postaramy się coś tam młodych wziąć troszeczkę. Coś weźmiemy gołębi, tak. Tutaj natomiast będziemy mieli galety. Z Lufilda, z Baxa, z Primasosa. No takie te podstawowe rzeczy, no bo tutaj mam to bezpośrednio z Niemiec, także tutaj Rumfield Bugs jest bezpośrednio z Niemiec, mam ten, nie, no troszeczkę tam Deverta czy coś, no nie, ale takie rzeczy tam podstawowe będą, nie? Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tutaj produktami, które kolega Zbyszek ma w swojej ofercie i gołębiami przede wszystkim też, bo te gołębie to tak liczymy, ten wiosenny kiermasz gołębi, to jest ostatnia szansa, żeby też nabyć te gołębie i wykorzystać u siebie w gołębnikach do lotów. No młode są fajnie w tym roku odchowane, bo no, jest ta zima trochę taka ciężka, te mrozy przyszły. No ale tu mam przewagę to, że mam te grzejniki, które kolegom nieraz reklamowałem po prostu, no to akurat w tym roku się przydały. No 2 piece musiały hulać, ale przynajmniej młode są ładnie rozbudowane i wszystko tak się należy, nie? I tak jak Zbyszek wspomniał, te młode tam 14 kwietnia w galerii Szyb Wilson będziemy mogli w klateczkach zobaczyć. No i na pewno niektóre z nich znajdą nabywców i oby hodowcy byli w przyszłości zadowoleni. Także dziękujemy, do zobaczenia, zapraszamy do galerii Szyb Wilson.